Szanowni Państwo, od dziś, z końcem każdego miesiąca, bardzo serdecznie zapraszać będę Państwa do spędzenia z nami kilku minut. Przygotowałem dla Państwa krótkie podsumowanie najważniejszych wydarzeń w UNICEF Polska. Zapraszam bardzo serdecznie. W maju w UNICEF Polska działo się bardzo dużo. Rozpoczęliśmy dwie ważne akcje: prezenty bez pudła i kampanię na rzecz dzieci w Syrii. Do grona osób wspierających program Prezenty bez pudła dołączył znakomity ambasador dobrej woli Robert Lewandowski. Przedstawiać go nie trzeba. Znakomity, lubiany, ceniony w Polsce i na świecie piłkarz. A Prezenty bez pudła to wyjątkowy program, w ramach którego każdy z Państwa może wybrać i podarować prezenty, produkty humanitarne, a UNICEF, niczym najlepsza kurierska firma, dostarczy je najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szczegółowe informacje i listę produktów znajdą Państwo na stronie prezentybezpudła.pl. Polacy wspierają akcję już od 10 lat i przez ten czas, dzięki Państwa zaangażowaniu i hojności, dostarczyliśmy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie produkty o wartości ponad 4 milionów złotych. Produkty takie jak pasta terapeutyczna, wiadro na wodę czy szkoła w pudełku wydają się niepozorne, ale swoją wartość zyskują w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. Dlatego hasłem kampanii promującej program jest: prezenty bez pudła najlepiej prezentują się w użyciu. Zapraszam do udziału i do wsparcia. W tym miesiącu ponownie zaapelowaliśmy do Państwa o pomoc dzieciom w Syrii. 10 lat konfliktu i tej potwornej wojny zrujnowało cały kraj, w którym 90% najmłodszych potrzebuje pomocy. Szanowni Państwo, byłem w Syrii, byłem w Aleppo, byłem w Homs. Widziałem na własne oczy dramat dzieci i całych rodzin oraz ogromne wyzwania, z jakimi mierzą się każdego dnia. Ponad 6 milionów dzieci w Syrii nie zna innej rzeczywistości niż wojna. To jest stracone pokolenie. Znając Państwa hojność i otwarte serca, jestem przekonany, że uratujemy zdrowie i życie wielu dzieci. A w ich oczach pojawi się beztroska, a na twarzy uśmiech. Jak kiedyś powiedział sam Janusz Korczak: kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Naszą kampanię w tym roku wspiera pro bono fantastyczny duet: Artur Żmijewski i Piotr Polk. Panowie wystąpili w specjalnym spocie, który wkrótce będzie można zobaczyć w telewizji. Zachęcam do pomocy i do wsparcia, bo liczy się każda złotówka. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.